Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 10 lutego. Mamy taką niespodziewaną akcję. Chwilowa przerwa w dostawie prądu. Muto właśnie okryliśmy. Już ładnie oklepane, solą posypane, folia naciągnięta, opony. I że tak powiem, jeszcze mam chwilę czasu dzisiaj. I coś tam może powiemy o przybudówce. Tu mamy dobudówkę. Tutaj ten mały obiekt przed oborą, to jest wszystko inicjatywa taty. Wykonanie również. Ostatni projekt to jeszcze, o kurczę, ale się poszukiłem. Zobaczcie, zlatuje sobie woda z dachu do kanału od przepompowni. Tutaj zbieramy cały deszcz z dachu, z całej tej strony wschodniej, odprowadzony, żeby nie leciało tutaj do sąsiada. I wszystko trafia tutaj, ponieważ gnojowica teraz od młodzieży jest zdecydowanie za gęsta i trzeba ją rozwadniać, aby nie było problemu. No i tak, mamy tutaj w środku joza, Barni E, gorzkie sole, ogólnie jeszcze emy tutaj mamy. Dorzucam regularnie, żeby trochę zniwelować ten kożuch, ale no jakoś super różnicy nie widzę póki co. Wiadomo, tutaj pracuje joz. Zaraz sobie wejdę na niego. Pa. Mamy około tam 2,80 kanał gnojowy, 2,20 boksy. I wiadomo, metraż jest uzależniony od obsady. Mamy tutaj trzy grupy. Tu są jałóweczki, które już mają potwierdzoną ciążę, oczekują na zasuszenie. Oczywiście całe zasuszenie jest tam pod tą dużą wiatą. Mamy tam dwie grupy teraz, krowy zasuszone i krowy do 3 tygodni przed wycieleniem. Mamy tutaj zmienioną trochę dawkę żywieniową, gorzkie sole i wiadomo, no trochę lepiej się te krowy wkręcają, lepiej się czyszczą i trochę lżej się rodzą, znaczy poród przebiega trochę lżej, ale i tak wszystko zależy od krowy, od sztuki, od cielaka, od wielu czynników. Ogólnie przystosowane na 40 sztuk, trochę jest oczywiście więcej, tam młodzieży szczególnie, ponieważ tak zwane kajtki sobie śpią, niektóre podwójnie w boksie. Oczywiście cały tamtą stronę mleczną obsługują delty. Tu mamy joza. Zapalimy może światło jeszcze. Trochę musicie wybaczyć, tak wszystko chaotycznie. Trochę więcej o nim, chociaż za bardzo no nie mam co powiedzieć, ze względu na to, że jest dość krótko. Jak wiecie, od grudnia otwieramy pierwszą pokrywę. No, oczywiście ciekawskie, jak zawsze, nie? Ta młodzież to jest taka szkodna, nie? Tak lubią dokazywać, tak lubią coś psuć. No, taka natura zwierzaka. Tutaj mamy rotor, który odbiera całą masę od spycha z przodu. Jest podawany przez taką wanienkę i wpychany do kosza zrzutowego. I po prostu on sobie jedzie i napełnia. Tutaj no teraz jest nieczysto, ale mówię, no jeszcze nie sprzątałem go. Teraz szczególnie jest taka pogoda, że no nie warto go lać wodą. Zresztą nawet za bardzo nie ma co go lać, bo wiadomo, no z tyłu jest kosz ze sterownikami. No i nieszczęsny pilot, który bardzo uprzykrza życie, ale o, delikatnie, tak jak pokazywałem, tu jest taka zasuwka. Tu jest cała elektronika nieszczęsna. Znaczy nieszczęsna, no potrzebna jednak do bezobsługowej pracy, pilot, do którego nie mam zastrzeżeń, ale ogólnie jeżeli chodzi o chowanie, to bardzo irytuje mnie to. No ale to wiecie, to też kwestia przyzwyczajenia. Odkładamy go tak i oczywiście bawimy się z tym przewodzikiem, żeby go ładnie schować, żeby go nie przytrzasnąć i żeby klapa równo dolegała, bo zwierzaki sobie otworzą tą klapę, to nie jest żaden problem dla nich. Zamykamy. I co więcej, może wejdziemy do środka. Opa, to jeszcze światło muszę zagasić. Pamiętajcie, jak ktoś powiem, przypomnijcie w komentarzach. Poidła z piłką. Niby tam się mają mniej brudzić. Ale czy to prawda i mniej rozlewać, to wam powiem, że nie do końca. Też tak, no wiecie, no nie było to i innej możliwości zamocowania, żeby nie było problemu z podgarnieniem paszy. Przejdź, lalka. Oczywiście posadzka nacięta. Maty mi się podobają strasznie, dużo bardziej niż na stronie mlecznej, ponieważ nie są takie ślizgę.
tam są strasznie ślizga, ale też wiadomo, to może przez fakt, że krowy dużo rzadziej robią, że tak powiem, rzadziej, w sensie, że na korytarzu jest więcej wody gnojowej niż kału. Ogólnie co, no tutaj mówię, dlaczego też postawiliśmy na rozbudowę obory, a nie na halę namiotową, jak wiecie. Przede wszystkim hala namiotowa wyszłaby dalej dużo taniej, aczkolwiek czy lepiej, to nie wiem. Też chcę wam jak najlepiej wszystko wytłumaczyć, dlatego też postaram się na spokojnie, nie chaotycznie, jak to zawsze ja robię. Ogólnie zarys tego obiektu mieliśmy już dużo prędzej, dużo wcześniej jeszcze niż pandemia. Pamiętam, że wybuchła, były ułatwione niektóre pozwolenia, żeby wiecie, powoli sobie też przyciułać, żeby też tak nie wyskakiwać z tym wszystkim. No i jak wybuchła pandemia, wiadomo, wszystko stanęło na głowie, wszystkie ceny powariowały, no ale to wiecie, no tylko pozwolenie tak naprawdę ułatwiliśmy. I już tak w 2021 roku no trzeba było pomyśleć o jakimś, bo się nie mieściliśmy się z inwentarzem, a chować po tych szałorkach, to wam powiem, wszystko fajnie, ale to też kurczę, dziennie stąpem nosiliśmy ponad tonę 200 chyba paszy i wrzucaliśmy w starym budynku w koryta. Oczywiście to nie gnoik, ale to zgarniasz, także był luks. No i tak kurczę, że wam powiem, trochę pokręcimy tutaj kamerką. No co, no obiekt stary był jaki był, stało co się stało i ja tam nigdy nie powiem, że się dobrze stało, bo mimo że ten obiekt był stary, to spełniał swoje zastosowanie i naprawdę nie było źle. Zwierzęta też miały źle moim zdaniem. Wiadomo, że na objęcie trochę inne warunki, w lato dużo cieplej, no bo jednak niski budynek, tak, ze stropem, ale był. Na łebki nie leciało, bo nic nie leciało, no nic. Ojej. Szczytny głusy wy jesteście, nie? No i ogólnie, że tak powiem, w maju wszystko się odmieniło. Trochę musieliśmy zmienić nasze plany i to dość drastycznie, jak wiecie. Oj, idź, bo ty chyba dzisiaj do weta będziesz chciała, co? Dzisiaj był weterynarz, to nie chciałaś dzisiaj, nie? Zresztą ty już powinnaś być w ciąży, lalka, ty już powinnaś mieć kilka miesięcy cieloka. No i że tak powiem, w maju sytuacja się zmieniła, jak wiecie. Trzeba tak przejdę do tych najmniejszych kajtków. No i co? No i żeby zdążyć do zimy, tak wiadomo, znaleźć majstrów też był problem, ale na szczęście się udało, bardzo, bardzo fachowych, rzetelnych i naprawdę ulga, bo zdążyliśmy do zimy tak naprawdę. No i mamy teraz pogrupowane jednak, tak? Wiekowo, tutaj jesteśmy na środkowej grupie, to wiadomo, młodzież do zacielenia od 13 tam do 15-16 miesiąca, a tutaj kajtki, oczywiście te, które już nie są odpajane mlekiem, tylko już po prostu na TMR-ze sobie latają. I widzicie, one są małe, boksów nie będziemy cofać, bo mówię, no tutaj trochę ich więcej jest, żeby też wszystko było już w obiekcie, nie? Dużo wygodniej mamy. A wracając do tematu, no w maju się trochę odwróciło wszystko i musieliśmy szybko podjąć decyzję. Hala łukowa już była wyceniona, już prawie podpisaliśmy umowę. No ale no kurczę, stwierdziliśmy, że jak mamy wywalić taką kasę na dodatkowy obiekt, gdzie problem byłby z metrażem, bo no tutaj nie dość, że mamy blisko zbiornik od gnojowicy, ten nadwierzchniowy i ten podziemny, to musielibyśmy tam daleko za binami stawiać, a wiecie, przepędzanie tych zwierzaków to też nie jest łatwe. Tym bardziej, że one lubią sobie pobiegać. No i stwierdziliśmy, że no idziemy i próbujemy tutaj coś ugrać, tak? Dużo udało nam się zezwoleń załatwić. No i powoli zaczęliśmy wszystko pchać do przodu. Ale też, no wiecie, no tutaj też, żebyśmy mieli jasność, ten budynek nie jest kredytowany i nie jest tym bardziej zabezpieczalny, jak tutaj wielu myśli, że tamten budynek to był skok na ubezpieczenie, to dla mnie to jest głupota jak cholera, ale no nie chcę tego komentować się w dalszej dyskusji. Tak naprawdę dla wyjaśnienia, to co dostaliśmy z ubezpieczenia, to pokryło zrobienie połowy dachu tam na tamtym starym budynku, żeby nie leciało tym cielakom na głowę, ponieważ wiele cielaków jeszcze tam trzymaliśmy tak naprawdę do tej pory, bo tam ogólnie jeszcze mieliśmy skład pasz,
paszarnie, tak powiem, tam wszystko było, nie? No ale dobra, stało co się stało, lecimy dalej. Posadzka oczywiście nacinana na świeżo, świeżo po wylaniu. I tak powiem, nie popełniliśmy takich błędów jak na tamtej oborze. Człowiek się uczy, wiadomo. A co do boksów, mówię, wymiary różne. Ze względu właśnie, że tam już te krowy jednak potrzebują trochę więcej miejsca, jeszcze jełówki. Te i te kajtki małe, to wiecie, to jak. Aby tylko nie spały na posadzkach, chociaż też lubią. No i skaczemy sobie z TMR-em, nie? Mamy możliwość teraz. Tylko tak naprawdę TMR tutaj mamy taki sam, jeżeli chodzi o całą linię korytarza. Mamy taki sam, tylko różnią się tam premiksami, które tam z ręki sypiemy, wiecie o co chodzi. Dlatego też no, mamy to rozwiązanie, jakie mamy. Czemu nie Delta? A ponieważ Delta tutaj wyszłaby podobnie jak ten zbieracz, a byliśmy ciekawi, jak to się sprawuje. Tak naprawdę znajomy nam podsunął taki pomysł, że takie coś jest, bo nawet nie wiedzieliśmy o tym. Najlepiej to by, wiadomo, ruszta, no ale budżet, wiadomo, no nie rozciągnie się aż tak. I postanowiliśmy, że będzie tak. Wiadomo, na rusztach by było trochę czyściej, trochę lepiej, był dodatkowy zbiornik jeszcze na gnojowicę. A tutaj sobie leci Delta. No i to jest największy minus Delty, nie? Że ona idzie po całym korytarzu. Aczkolwiek ten zbierać nie, ten zbierać zabiera tam, nie chcę strzelać teraz ile, ale no spokojnie na dwa razy sobie ten korytarz bierze do czystości. I najlepszym jego plusem jest to, że załóżmy idzie sobie przy korytarzu, znaczy idzie po korytarzu, tak, leci teraz ze strony paszowej, to zwierzaki te, tamte czy te największe bez problemu go mijają z boku. Delta nie, Delta je kosi po racicach. Gdzie wiecie, no jeden, piąty, dziesiąty raz, no to już jednak odczuwają, tak? To też nefralgiczne momenty, tak? Nie kropka, kropidło. No dlatego też zdecydowaliśmy, że sprawdzimy, jak tam to się będzie spisywało. Ogólnie do Delty nie ma co narzekać. Delta pracuje już od lipca 2020 roku. Teraz dopiero skracaliśmy sobie łańcuch w Delcie. Chyba 12 ogniwek. No i dość twardy, że tak powiem. Zobaczymy, jak będzie eksploatacja tego zbieracza, ale no jak na razie miałbym porównać Deltę do zbieracza, to myślę, że na razie na korzyść tego, ale to wiecie, na razie zobaczymy po paru latach, jak będzie wszystko pracowało. Największym atutem jest to, że w razie czego możemy go zaprogramować, że będzie tutaj już zbierał. No i co, no mamy oczywiście tutaj na oborze, teraz dojemy 92 sztuki. No i tak powiem, zobaczcie, jest obsada niemalże pełna. I wystarczy. Naprawdę nie ma co już kombinować. Tylko można by im trochę jeszcze polepszyć warunki. No ale to wiadomo, no teraz trochę inaczej będą z tymi funduszami. No tutaj też, zobaczcie. Jest piłka, niby nie wpadają zanieczystości, nie chlapią, ale one się też bawią tą piłką, tak jak Olek. Tu mam taki urywek w stawie. No i myślę, że tutaj teraz naprawdę mają fajnie. Mamy tutaj zaprogramowane przez Eryka, którego bardzo pozdrawiam, trzy trasy nam zaprogramował zbierania na tych korytarzach. Pierwszy oczywiście najprostszy, czyli wycofuje się tutaj z tej stacji. To jest fura, nie? To jest moc. Tutaj wycofuje się z stacji i leci przy boksach, zawraca sobie na końcu kajtków i leci korytarzem. Przy korytarzu paszowym, znaczy przy korytarzu, przy paszowym stole wjeżdża, kipuje. Druga opcja, odwrotność. Pierw paszówka, później boksy i do domku. A trzecia, taka, że tak powiem, najbardziej ekskluzywna, bo najlepiej, najczyściej zbiera, to jest, wycofuje się ze stacji, wycofuje tu, zawraca i idzie przy paszowym, dochodzi do końca, wraca środkiem, przy boksach i wraca sobie przy paszowym. I wtedy tutaj te przestrzenie, do które jeżeli robi trasę, tylko tam wiecie, legowiska albo stół paszowy, to zostawia tutaj metr na metr takiej nieczystości, gdzie to no razi w oczy po dniu. Ale tak to mówię, no ja radziennie tu wchodzę, czyszczę, zgarniam z mat, bo tak naprawdę nie ścilimy, tutaj nie ma potrzeby. Zobaczcie, krowy są, nasze krowy, jałówki są suche. I pierwszego dnia jak naścielone, żeby wiadomo gdzie one, żeby miały wytyczoną tak powiem lokalizację do leżenia sobie. Tylko wiadomo, one z głębokiej ściółki przyszły teraz, to żeby wiedziały gdzie się kłaść, nie? Ale no, no tutaj strasznie też jest suchy kał, dlatego no
Czasami jak idzie, załóżmy po nocy, to słychać jak klapą tłucze. Ale to też, że tak powiem, rzadkość. Na delcie mamy oczywiście ściółkę, sieczki. Sieczka cięta tomahawkiem. Ścielone było wczoraj. Tutaj mamy takie, można powiedzieć, wykorzystaliśmy. Mogę tu powiedzieć o tobie? Chyba mogę. Nie. Uzupełniamy im raz w tygodniu sieczkę. Oczywiście codziennie ścielone. Sito w tomahawku najmniejsze. I myślę, że jest fajnie. Tym bardziej, że nie ma tu żadnego wapna. Tylko raz w tygodniu suchy dezynfekat. Aby trochę to, wiadomo, zdezynfekować. Trochę tych bakterii. A po matach, ile razy nie przejdziecie, tyle razy i tak będzie nasrane. Nie dopilnujecie tego. Tyle pcha, największa delta. Cykl co 3 godziny. Jest tego towaru. Wam powiem, że dziennie na samych deltach to jest ponad 8 metrów towaru. Plus tam, to myślę, że spokojnie 2-3 metry też jest dziennie. Także no jest teraz. Jest tej gnojowicy. Mam nadzieję, że się zmieścimy w tym roku. Aczkolwiek na sytuacja może być podbramkowa. No ale już niedużo zostało, bo już jest 10. I wiadomo, no mimo że może pogody nie być w marcu na początku, to trzeba będzie dać, żeby się nie wywaliło. A tutaj, no mówię, krowy sobie leżą. Dość wygodne maty, bo są dość miękkie. Aczkolwiek z minusem takim, że jeżeli krowa długo stoi, to się odkształci i długo jej zajmuje, żeby wrócić. Wiadomo, mocz nie spływa, mimo że jest pod kątem, to staje tutaj w tych dołkach, jak się krowa kładzie, cała brudna. Ale znacie życie. Ogólnie nie wiem, co wam jeszcze mogę powiedzieć. Puściłbym tam tego, ale czysto jest to tak, kurczę, trochę bez sensu. Może wam trochę urywki pokażę teraz albo kiedy indziej, na spokojnie. O, już coś tam świeżbi. Ej, świeżbym cię łapki. Lalka. No już za długo spokój był, nie? Już raz forsowały tą bramkę. Się wymieszały, to najmniejszy problem był, ale one się przydarły tam, gdzie stoi zbieracz i niezłego bałaganu narobiły, ale wiadomo, takie uroki hodowli. Ogólnie budynek 40 długości, teraz 25 szerokości. Także no naprawdę myślę, że fajnie. Tutaj najlepsze jest ładnie, tutaj jeszcze wszystko wygląda, bo czyściutkie kurtynę umyłem na jesieni. Miałem ogólnie mieć jeszcze tutaj cały ten obiekt w środku. Przede wszystkim świetlik, ale wam powiem, że już jak tak przyszły te minusowe temperatury, to stwierdziłem, że nie. Chociaż tutaj to jeszcze bym lał wodą, nie? Ale bałem się, żeby lać na te krowy. Tym bardziej, że wiadomo, sieczka. To też trzeba by regularnie ścielić, a na jesieni wam powiem, że czasu to było masakra. Prawie zero. Teraz ogólnie nie, że narzekam, ale też tego czasu nie za wiele. No ale już trochę luźniej. Wiecie, no tak się pochwalę, ciągniki oddałem do autoryzowanego serwisu Agroserwis Rykowski. Obydwa dżonki mi naprawił. Wiadomo, tam takie bardziej do przejrzenia elektroniczne rzeczy były. A mechanicznie to tam je sobie podłubałem. Już prawie gotowe, jeszcze tam maszyny zostały teraz, ale to się zrobi, się zdąży, nie? Papaki. Papaki jesteście. Niedługo marzec, także też myślę, że jakieś tam trzeba będzie o paszowozie wrzucić w końcu, nie? No już będzie drugi sezon, tak? No trzeci będzie zaczynał. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało. Tak samo tutaj, jeżeli jakieś pytania macie, to zadawajcie, ja je postaram albo w komentarzach, albo po prostu w kolejnym filmie, który też nie wiem, kiedy będzie, ale kiedyś na pewno będzie, nie? Teraz, tak powiem, dużo bardziej się skupiam na hodowli, ale tak, ja się dopiero uczę tego wszystkiego, dlatego no jakieś tam super wiedzy ode mnie też nie oczekujcie, bo nie chcę wam głupot pierdzielić. Na razie tylko bardziej przypilnować trochę tych zacieleń, tego wszystkiego. No i tak powiem, bardziej się skupić na seksowanym nasieniu, żeby te byczki omijać, no bo coraz mniejszy zbyt się robi. Nie, kajtki. I tak naprawdę to teraz tylko stanowią problem. O, tutaj teraz im pasuje, dostałem do tego muta. Tak jeszcze do tego muta nawiązując. To fajne, bardzo mlekopędne. Ale parametry spadły, także coś za coś niestety i myślę, że tutaj już raczej nie będziemy korzystać z tego muta. Ostatni raz to wzięliśmy.
bo nie sztuką jest wyprodukować słaby towar i więcej pracy mieć, lepiej trochę mniej tego mleka oddać, ale mocniejsze i trochę mniej pracy, trochę mniejsze koszta, nie? No ale dobra, myślę, że takie zapchaj dziura na kanał coś będzie, myślę, że też coś się tam dowiedzieliście. Jak macie jakieś pytania, to mówię śmiało. Co to jeszcze dopowiem, jeżeli chodzi o koszta. Tutaj nie chcę wam strzelać z cyfry, bo też nie wiem, odeszedł nam koszt ściany, kurtyny, wiadomo, to wszystko było tutaj, to cały obiekt jest przeniesiony na bok. Wiadomo, wylanie posadzek, utwardzenie, wyrównanie, płyta warstwowa na dach, konstrukcja stalowa, ocynkowana. No, wiecie, no kwota się naciłała, ale no myślę, że warto, tak? Teraz największym plusem, tak jak mówię, to jest wszystko w jednym obiekcie, tak? Wchodzisz tutaj, to już widzisz i tą grupę, i tamtą grupę. A nie, wiecie, trochę tu, trochę tam. No ale wiadomo, jak nie było, to tak człowiek robił. Jak poprzednio i też nie było źle. Nie, lalki. Dobra, idę tam światło zgasić, za pamięci. Podwalimy im zaraz paszę. Podsuniemy delikatnie. Idziemy coś tam podubać, bo już puszcza na dworzu. Dzisiaj 6-6 miał trochę akcji, także zobaczymy, czy nigdzie tam nie wyszedł jakiś przeciek, bo on też był trochę tam podszykowany. Podtuningowany. Ogólnie wystarczy chyba, tak jak ostatnio stwierdziliśmy, że delikatnie wyciąć tutaj jaki rowek, żeby ta woda wpływała z powrotem na kanał i będzie wszystko ok, będzie sucho. Także nie wiem, o czym wam tam pierdzielić, tak za bardzo dużo się nie dowiedzieliście, ale kończymy, nie? Nie ma co przedłużać, szanujmy swój czas. Także trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.